Dzień dobry, robaczki. Zimno się zrobiło, mróz. Mróz, słuchajcie. Ile kubków już nazbierałem? Nie no, chyba tam to zaniosłem, tu jeden jest. Dobra, nie jest tak źle. Już myślałem, że jestem rekordzistą tutaj o zbieranie kubków. Muszę betoniarkę zabrać, wystawiłem już ją. Także, żeby nie zapomnieć, bo dzisiaj chcemy to tam tą ścianą się zająć, obrzucić, dopóki pogoda jest. 7.24, słuchajcie. Trochę późno wyjeżdżam, ale normalnie zmiana pogody, wiecie, i wpływa na mnie tak, że ja od razu jestem bardziej śpiący, tyle wam powiem. Od razu mi się tak spać chce, nie? Znaczy to dobrze, bo ja ogólnie mam problem z tym, żeby pospać dłużej, bo ja jestem taki, wiecie, poranny Marek. Poranny Marek. Rafał mam na imię. Dobra, komunia najpierw z rana na rozbudzenie się. Trochę na mnie czekała, bo już chłodna się zrobiła. Ja wstawiłem kawę i ten, i poszedłem w ogóle, nie? Zająłem się swoimi sprawami. A to się przybrałem, a to... Dostałem powiadomienie, że w miesiącu august były dwie interakcje, że dwóch klientów mi szukało. Te Google mnie osłabia. Powiem wam, że półtorej tygodnia max, dwa, i jesteśmy wolni jak ptacy. Jak ptaki, jak ptacy. Nie wiem, co będę robił jeszcze, ale chyba będę siedział w domu. Odpocznę z tydzień, dwa, nie wiem, dam sobie czas na takie, wiecie... Bo ja może też zagalopowany jestem, powiem wam tak szczerze, nie? Że nie mam czasu tak jakby na odpoczynek, na rehabilitację. Ciągle to tempo, ciągle takie, wiecie... Nie, chyba właśnie może to też jest ten moment, żeby właśnie złapać trochę oddechu. Niestety problem jest taki, że no nie będę mógł Adrianowi dać pracy. Będzie musiał, nie wiem, coś sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że ogarnie. Bo ja też nie będę w stanie mu dać pracy, jak tej pracy nie będzie. Wiecie, jak ja wypełniam dni pomiędzy pracami, to jeszcze biorę to na siebie, tak jakby, nie? Ale kurde, jest, trochę się martwię tym, powiem wam szczerze, nie? Zaraz pogadamy. Załaduję betoniarkę i lecimy w drogę. Pamiętacie sytuację z eklerkiem? Kurde, jeden mi się został, bo kupiłem trzy eklerki, jak wyjeżdżaliśmy z polskiego sklepu, i ten tego, i jechał przed nami bus polski. Wyjadłem, damy kierowcy eklerka? Zatrzymał się przed nami, bo myślałem, że na trasie mu podam, tak wiecie, przez okno, bo ja jestem po prawej stronie kierowcą. On jest po lewej, ale widziałem, że on chyba raczej nie będzie jechał obok nas. I jakoś tak cudem na światłach stanął przed nami. Ja mówię, Adrian, dawaj mu eklerka. I Adrian mówi, a, naprawdę, naprawdę. Ja mówię, no naprawdę, dawaj, dawaj. I szybko wybiegł do niego, zdążył jeszcze przed zmianą świateł. Puka do jego szybę, ten gościu taką minę zrobił. Tak mi Adrian mówi, zdziwiony totalnie. I Adrian mówi, masz tu eklerka od Rafała Budowlańca. No i mówię, odjeżdżaliśmy i mówię, wiesz co, Adrian sam przyznał, że sobie trochę ten pomógł tak naprawdę, bo przekroczył taką, wiesz, wyszedł z takiego, jak to się tam, strefy komfortu to się mówi, tak? Wyszedł z takiej swojej strefy komfortu, to jest raz, że się odważył i pobiegł, nie, do obcego człowieka, a dwa zrobił prawdopodobnie dzień tym gestem temu chłopowi, nie, z Polski. Nie spodziewał się, że ktoś nagle go zatrzyma i tam mu eklerka. Także to było bardzo miłe moim zdaniem i mam nadzieję, że chłop ten miał fajny dzień. Bo ja miałem też fajny. Także słuchajcie, wczoraj żeśmy odpuścili jakiekolwiek pracę. Przepraszam. No nie jest to, o tym zależy, bardzo przepraszam. Nie umiem normalnie jakby tego zatrzymać. I... Wczoraj do 11 oni zdążyli już pozamiatać ze skafoldami, kurde, nie spodziewałem się, że tak szybko, bo tak to byśmy może tam coś robili, a z drugiej strony miałem czas, żeby obejrzeć samochód przed jutrzejszą trasą, bo to też jest dla mnie ważne,
biegów znaleźć nie mogę, ale doczytałem się, że jeszcze można te tulejki powinienem wymienić. I teraz nie wiem, dzisiaj to już na to czasu nie mam, ale jak pojadę do Londynu i wrócę, to wiem następną rzecz, którą będę robił. Są tam takie dwie tulejki w kanale. Jedna, druga to jest guma jakaś. I nie wiem, czy ja nie powinienem jej wymienić właśnie. No. Więc zobaczymy. A mam te tulejki. To jest, wiecie, to też jest ważne. Więc jadę dzisiaj do Londynu, słuchajcie. Jak śledzicie na bieżąco, to wiecie. Bo mamy klasyki nocą. Miało być tam dużo więcej samochodów. Będzie może trochę mniej, nie wiem, bo to wszystko zależy, czasami na ostatnią minutę ktoś albo dopisze, albo odpisze. Jeżeli chodzi o sobotę i niedzielę, mamy kilka zaproszeń i to jest, nie wiem, powiem wam szczerze. Dobra, lecimy do roboty. Mamy dzisiaj w planach otynkowe dwie ściany, więc życzę do powodzenia. No i tyle, betoniara jest, let's go. Dzisiaj dzień eklerków. Jeszcze cztery dokupiłem, świeżutkie. Akurat, wiecie, dojechałem w miarę wcześniej, bo jest dopiero 5 po. Ktoś do mnie pisze już z rana. Chłopaki, Krzysiu coś wysłał, jakieś zdjęcie? Żebym tylko nie zapomniał. Co? A, naklejki ma na dzisiejszy event. Zajebiście. Super. Że będziemy mieli specjalne wlepy z dzisiejszego wydarzenia. Klasyki nocą. Super, co? No, fajnie. Także lecimy, słuchajcie, lecimy do roboty. Słuchajcie, ja już tam byłem. Już Adrian nawet tu pozamiatał. Babka mu otworzyła bramę wcześniej. Więc śmieci niedużo nam zostało. Mieliśmy skipa na dzisiaj mieć tutaj. Ale kolega potrzebował zawalić jakąś dziurę i nagle pozbierał nam gruz. To jest wszystko, co nam zostało, słuchajcie. Więc ja nie zamawiam skipa na już. Może ktoś przyjedzie po prostu lokalnie i nam to zabierze. Jesteśmy na dachu. Plan na dzisiaj jest taki. Tam już, zobaczcie, o, pokażę wam to z daleka, jak wygląda komin na komin. To jest nasz komin, który zdjęliśmy. Ładnie czapa obrobiona, daszek. No i jakieś tam badziewie. Ale utrzymaliśmy tą samą wysokość. O, jest tam ten, porno gwiazda nasza internetowa. On będzie zarabiał pieniądze niedługo przeogromne. Zobaczycie, będziecie słyszeć o nim na całym świecie. No tak. Ile wyświetleń miałeś pod tym tytułem swoim? A jakim tytułem? A jaki tytuł wrzuciłem? Że zakładamy tak. Ale to na TikToku? Nie, na YouTube. Też? Tak napisałem? Zakładamy niebieską stronę. Jesteś... A tam 1200 tych wyświetleń. Naprawdę? Nagle, no. Ja nie widziałem tego, wiesz, jak nie... Dobra, to będziemy taki tytuł utrzymywać do końca roku. Zbieramy na Kujawski. Zrobimy walkę w Kujawskim. Dobra, żarty żartami. Musimy iść dopukać się do sąsiada, bo coś nie otwiera. Potrzebuję wejść do niego. Chłopaki skafold zabrali. Zrobiło się ładnie, dużo miejsca. My jesteśmy na tym słynnym daszku, gdzie jest papa i my, słuchajcie, zrobimy tutaj cud techniki dzisiaj. Musimy sobie tam te nierówności, które są, które powodują, że woda gdzieś stoi na jakichś garbach, podrównać i to użyjemy nie wiem czego jeszcze. Nawet myślałem o zaprawie cementowej, temporary, bo i tak na to pójdzie płyta OSB. Nie wiem, czy klej do płytek by nie było lepszy. Wiesz co, problem z klejem do płytek jest taki, że on się ciągnie. No tak, ale cienka warstwa betonu to może się zakończyć porażką w poniedziałek. Co, myślisz, że się odlepi? Nie, odlecieć to nie odleci, nie? Chodzi o to, żeby tutaj te wszystkie górki jakoś wyrównać. Tyle cep betonu, czy tam tyle? Nie, tyle nie będzie. Tu może na jakimś łuku będzie tam troszkę, nie? Ale tak to tutaj jest tylko dołek. Trzeba to przemierzyć łatą, zobaczyć i zdecydujemy, nie? Tam jest jakiś garb i dlatego ta woda tam stała. Bo chcemy położyć płytę mniej więcej na równej powierzchni. Później śruba już przewierci się, wiesz, przez płytę i przez tą tam małą warstwę cementu ewentualnie. Nawet piachem możemy przecież to wyrównać. Pod samą płytę. My możemy normalnie położyć piach. Nie?
Przecież to też może być. Nie trzeba tego pieprzyć tu betonem. No coś ogarniemy. I wtedy wiecie, położymy płytę, ciach, dokręcimy i nie będzie tych fal, nie? Poza tym, lody sobie tu podnosimy, bo chcieliśmy sprawdzić, co się tam dzieje, bo ostatnio tu był Stachu, więc nie wiedziałem, co tam się dzieje. My jesteśmy tutaj. Naszym zadaniem jest tak, obrzucenie tej ścianki, zadbanie o tą ściankę tutaj na dole, bo widzicie, co się z nią dzieje. Ona pozwala wodzie robić wszystko, więc my musimy ją obtynkować. Także taki nasz plan. U każdego się? Nie. Musimy odpiąć tą rynnę, bo będzie nam przeszkadzało. Te trzy lampki, które prawdopodobnie są nieczynne. Odsunąć trampolinę, idę właśnie do niego powiedzieć mu: gościu, weź się ogarnij. I jedziemy do B&Q po piach, przejeżdżamy i zaczynamy robotę. Let's go. Opowiem wam historię. Jestem Rafał i opowiem wam historię. W 85, jak pracowałem w Norwegii, to były takie wysokie scaffoldy. I ludzie chodzili bez drabiny. Pozdrawiam, baju. Pośmialiśmy się troszkę, ale słuchajcie, ważne jest to, żeby mieć trochę humoru, nawet jak nie ma humoru. Nie ma nawet jednego budowlańca tutaj na tym jardzie, nie wiem, co się dzieje. Coś dzisiaj jest, jakieś święto czy coś? Zobaczcie, jesteśmy sami. What the hell? Przed magnetem. Tam ktoś tylko dostawę zrobił. Cisza i spokój, a ja idę się zapytać takiej jednej pani, czy ona dostała moje ulotki. Good morning. No i pierwszy etap takiego właśnie naganiania mam za sobą. Ona wiedziała, że dostała ulotki, no. Ale wiesz, co mi powiedziała? No. Że miesiąc tu się prawie nic nie dzieje. Mówi, że last month jeszcze coś tu się działo. Jeszcze. Było salemenów sześciu, a teraz ona jest z jedną koleżanką. W całym kurwa tym. Czaisz? A wiesz, dlaczego ona? Bo ona ma najwięcej sprzedaży i dlatego. Bo jak wybrali statystycznie kto co, nie? No to tak to wyszło. Szok. Wiedziałem, że ona jest dobra, bo ją przenieśli, ale no to market jest taki po prostu, nie? Że jej ludzie nie kupują kuchni. Nie ma jej kto robić. Ale nawiązałem kontakt, przypomniałem się, więc było fajnie, była miła atmosfera, miła rozmowa i no i następny teraz target. Jedziemy do mnie do domu, bo zapomniałem wziąć injections. Hello beautiful people, how are you? Nie? Powiedz im tam. Weź mi tam opowiedz historię jakąś ciekawą. Co? Tu, Albert. Zobacz tu. Co tam się dzieje? Jak to się stało, że jesteśmy u sąsiada, tą ścianę będziemy musieli obtynkować. Te zielone wszystko oczyścimy. Muszę psa wziąć, bo on dostaje jakieś straczki. Nie? Gada i gada. No. Także za chwilę to jedziemy jakimś primerem i będziemy to obrzucać, słuchajcie. To trzeba oczyścić ogólnie trochę, nie? Z tej farby. Nie. Żeby to się nie odparzyło za chwilę. No, to było super. Dobra. Ja jeszcze po jajku. A ja wiesz co, ja idę? Co idziesz? Czekam na kawę, bo ona przyniesie zaraz kawę. Tak. Wychodzisz stąd? I dopiero będę jechał po piach. Nie? Bo wszystko załatwiliśmy oprócz tego. Albert, stop! Co tu się dzieje? Nie możesz tak hałasować, kolego. W ogóle zobaczcie, jak te warny rdzewieją. Normalnie odpadło. Odpadła powłoka farby. Już mam dość tego wana. No, co ty robisz, no wiesz co, ale jesteś brzydki, nie podoba mi się. Masz Albert jajko i przestań kurwa na nie, on nie zje tego. A, zjesz. No nie wierzę. Masz, prawie że jedzę. Normalnie, co za złośliwie spieprzony. Muszę jechać po piach. Ten bramę już zamknął. Naszym targetem jest to obrzucimy, to nie jest problem. To szybko idzie w miarę, szpryc i tak dalej. No i mamy całą listę pierdół do zrobienia, bo
Musimy ten dach pokryć żywicą, poniedziałek, wtorek będziemy to robić. Poniedziałek przykryjemy płyty, plastiki. No i we wtorek byśmy zrobili żywicę mniej więcej, nie? Poza tym w środku mamy do pomalowania sufit. Mamy ten velux u góry do skończenia, tam przeszlifować, pomalować. To nie powinno jakoś super nam zająć, czyli liczmy poniedziałek, środa, czwartek mamy wszystko ze szpachlowaniem, z malowaniem zrobione, bo no, musimy najpierw coś poszpachlować, żeby to pomalować. Może tą podłogę byśmy wrzucili wtedy w toalecie. Zostaje papa na garażu, ale to na zewnątrz, ja powiem wam, to jest taki niepriorytet, nie? On jeszcze tam prosił, żeby może u jego mamy coś zobaczyć, ale trzeba mieć czas, żeby tam podjechać. Ja teraz nie mam czasu na to. Jadę szybko do B&Q, wezmę piach, wezmę cement i tyle. Let's go. Jeszcze wam powiem, że śniadanie dzisiaj, tu, no, masz. No. To eklerki. Chodźcie, jakie paluchy mam. No. Bardzo dobre? No. Boże, jakie pyszne, co? Człowiek, co sobie jeszcze łapami pomoże, nie? Jeszcze, a wiecie dlaczego mu daje eklerka? Bo wdepnął w niego. I on jest w strasznym stanie. Bo chciał uciec. Tam ci kawałek. Nie powinniście tego dawać psom ogólnie, nie dawajcie tego psom. Ale ja psa swojego kocham jak siebie. Jak ja jem to... I on je, Chryste Panie, ty świnio. Boże, Boże. Co, jeszcze coś? Zjesz to całe? Jezu, jak mam ręce, chłopie, jakbym szpachlował. Już? Dałeś ale? Chcesz mi wylizać dłonie? E? E? O, świntuchu. E, dobra. Tego zostawiam dla siebie, muszę go tu odłożyć, bo zaraz zdepnie. Telefon na bok. Jezus Maria. Muszę iść ręce umyć. Sorry, winę tu. Teraz ja nie lubię psu. Jak tu robić? Jak tu kawa jest? No, jest taki murek elegancki, kurwa, wypłytkowany. Ja jebo. Widziałeś to? Nie, nie, nie widziałem, nie chcę tego pokazywać. Chodzi o tą pieprzoną ścianę, nie? Ogólnie on tej chaty to nie robi ani na zewnątrz, ani w środku. No my ją oczyścimy. My do tego murka tylko tutaj podtynkujemy. Oczyścimy to wszystko z meku. Zrobimy zastrzyki tam na wysokości tego załamania. Już masz dziury gotowe na zastrzyki. No widzę właśnie. A i ten haczyk mówił, żeby go odkręcić jeden, drugi, nie? Dobra, let's go. GoPro mam w kieszeni, a ja kurde myślałem, że zostawiłem na stoliku na zewnątrz, nie? Przyjechałem do B&Q, słuchajcie, muszę wziąć piach i cement. Cement weźmiemy w plastikowych workach. Co by na to? Blue Master. Myślicie, że dobry? Najlepszy. Najlepszy, proszę Państwa. Towaru na 4 betoniary. Uważam, że wystarczy, a jak nie zostanie. Sąsiadowi pożyczyłem Festula, a on dzisiaj wyjeżdża, żeby on nie zapomniał mi go oddać. Muszę napisać SMS-a do niego. To? Ile betoniarek Rafał wziął piasku? 3 chyba. Jeszcze trochę. Ja to myślałem, że kierownik mi pomoże. On ma mnie w dupie. Przyłapałem go. Na leżeniu. I cały dzień wyleżą. A ja woreczki muszę dźwigać. Co tu się dzieje? Na koniec jeszcze będzie chciał jedzenie. I picie. Co na to zarobi, na za te jego leżenie, co? Na tej jego leżenie. Dobra, pakujmy to. Trzeci raz tu podchodzę do tej bramy, a on ciągle pytał o hasło. Ja nie znam hasła. Więc mówię mu, chuj ci w dupę. I otwiera. Hehehehe.
końcu każdego wierchła jest to. Ty, spodobało ci się to? Adrian? Adrian, podoba ci się to? To się nazywa krampie. Czy coś takiego. Możesz compilation sobie znaleźć na pewnych stronach. Wiesz? Jak lubisz. Bardzo fajne, no. Idź stąd. Żeby nie było później, kto walił w betoniarkę od zewnątrz. Gdybym tego nie oczyścił, to bym miał to później w zaprawie. Widziałem nową betoniarkę do 300. Ta betoniarka ma 7 lat, stary. 7 lat. Tak wygląda. Powiem wam tak, z tym gościu mieliśmy go malować, nie? Tam z zewnątrz. Ale to nie jest realne, bo już wyskoczył, że za drogo jest, że on będzie musiał się swojego kolegi spytać, budowlańca, bo on zawsze dla niego roboty robi i jest super tani. Jak widzicie, dużo prac zostało wykonanych u niego w domu. Dramat. Więc od razu wiem, że gościu po prostu nie chce, bo jest za drogo. Poprosiliśmy go o to, żeby prąd tu podłączyć, bo jednak robimy jego ścianę, jedną i drugą, ale klient za to płaci z naprzeciwka. Nie zgodził się na to, żeby podłączyć u niego prąd. To się cieszę, że chociaż wodę możemy u niego używać. Prąd ciągniemy od sąsiada. Słuchajcie, przy prawdziwym tynkowaniu nie macie, kurde, innej możliwości jak ubabranie się w tym wszystkim. Bo my nie mamy bazy do tym gotowej, którą się tam da się naciągnąć, tylko trzeba obrzucić na dwa razy. Najlepsze, co klient mi powiedział, słuchajcie. Ja mówię, że te ściany, bardzo, bardzo wilgotna ta ściana jest. On mówi, bo wilgoć wychodzi z tamtej strony, on do mnie mówi. Od sąsiada. Rafał Tylkasz, akrobata ty. A ty co chcesz, psie jeden? Słuchajcie, pierwsze takie obrzucenie, wiem, to zawsze ohydnie wygląda. Ale tak to wygląda. Nie mamy wyjścia. Widzowie, pamiętacie historię o Norwegii? Historię o Norwegii? Jaką historię o Norwegii? Ty jeszcze nie wiesz. Co jest z Norwegią? Ty się dopiero dowiesz w nowym odcinku. Ha? Historia z Norwegii? Jak w nowym odcinku się kurwa dowie? Ja nic nie mówiłem. Komentujcie below. A jakbyście chcieli jeszcze nas donate na niewielkiej stronie. Albert, chodźmy tutaj, nie kończam.
kilku stron. Zobaczycie to więcej. Nie. Wszyscy jesteście chorzy, nie? Okej, okay. Ja to takie, wiecie, podrzutki robię. Ogólnie sobie, nie wiem, czy to się będzie nadawało dzisiaj do czegokolwiek, więc my sobie tego tak wstępnie wyrównamy i w poniedziałek będziemy pewnie tworzyć się resztę. Zatrzemy niestety w poniedziałek. Albert. O, gdzie idziesz? Tam jest grupa, tam nie. Taka sztuka trochę. Wiecie, ja nie jestem tynkarzem, ja jestem budowlańcem. Jestem akrobatą, nie jestem tynkarzem. Który po prostu stara się robić wszystko. Nie wszystko wychodzi mu idealnie. Jakby to profesjonalista robił, na pewno czasowo. Nie jest to tak samo, bo wiadomo, jak profesjonalista by to przyszedł, to by powiedział: kurwa, ale się z tym jebałeś, kurwa! A mi to nie zależy na tym. Zależy mi tylko na tym, żeby to było zrobione dobrze. Żeby zaprawa była pięknie grubo. Wstępnie sobie. Słoneczka nie ma, działamy w jakimś ciemnym miejscu. To też inaczej ciągnie. A ten słupek może bym postarał się podrzucić. Ogólnie gęstość zaprawy też jest super ważna, nie? Także to, słuchajcie, to nie jest takie hop-siup. Podrzucić jest dużo tego na ziemi ogólnie. Umiejętność rzucania kelnią to też jest bardzo ważny element. Odpowiednia kelnia też jest ważna. Pewnie im większa, tym lepiej. Jakaś taka trójkątna czy coś. Nie? I taki o. Ten słupek to był podrzucany, to nie, on był tylko zaciągnięty, nie? Także dużo zabawy przy tym jest, słuchajcie. Zaraz mi przypomina historię, jak to byłem w Warszawie i pan powiedział: obtynkuj sufit. To ja przy ścianie tak wyglądam. Sobie wyobraźcie, co się działo, jak ja takie gówno dostałem i on mówi: weź to rzuć na sufit. Ja nie wiedziałem, czy on jest, czy on żartuje, czy co on do mnie kurwa gada, nie? Jak na to, jak to się ma przylepić do sufitu, powiedz? Jak to ledwo do ściany się przylepia? Taka sytuacja. Nie możecie z tym śpieszyć ogólnie, bo to spadnie, albo odpadnie, albo co? Musi zostawić, to musi swoje lekko odczekać, zanim w ogóle to ruszycie. Musi mieć swoją gęstość, bo inaczej się nie przylepi. Jak zasuchę, się odlepi. Ludzie mówili, że więcej chcą twoich historii słuchać. Tak? Wszystko trzeba za pieniądze. To wszystko kosztuje, Patronite. Tak, na blue page pójdziecie, nie? To znajdziecie. No tam w samych slipach takich. Mniej więcej tak to wygląda. Czekajcie. Siedzimy tak. W białych gaciach. Albert nie jest, a mówi, że jajka nie lubi. Już zdesperowany jest. Nie daliśmy mu jedzenia dzisiaj. Podobno jajka nie lubisz, Albert. Wypowiedz się. Albert, wypowiedz się na ten temat. Mówiłeś, że nie lubisz jajko. A teraz jesz. Czemu? Powiedz, widzom. Jestem głodny. Jesteście mi do jedzenia. To jestem głodny. Nie patrzcie na to zaprawę, to nie jest do jedzenia. Albert? Tak, to nie jest do jedzenia właśnie. Jak widzicie, trzeba na bieżąco sprzątać ogólnie. Bo to jest po prostu seryk. Albert, kierownik siedzi i obserwuje. To jest taka forma, pierwsza forma. Nie? Mm-hmm. To nie gips. Tego się tak nie uda ulepić od razu.
Słupek tak. Strasznie. Zbierę się na sprzątanie. Dobra, napijemy się jeszcze kawy, słuchajcie, nie wiem, fryzury się nadaje. To jest takie pierwsze coś, słuchajcie, my to przyjedziemy w poniedziałek i ładnie sobie zatrzemy, zaciągniemy, cokolwiek. I tyle, jakby trzeba coś tam szybko naprawić, to i tak tam obrzucimy sobie na pierwszy raz. Jakby się coś, nie daj Boże, stało z tą ścianą, to będziemy mieli czas na to, żeby naprawić, ale będzie ładna. Nie wygląda to jakoś pięknie teraz, ale gwarantuję wam, że będzie równo. Najgorsze jest, jak właśnie grubo się narzuca, bo chcieliśmy zrobić tą samą grubość, co było już wcześniej zrobione. Masz bocynkę. Wiem, bo pierdolę. Pani z tamtej strony daje nam kawę, daje nam wszystko, a ten wariat... A ten chuj to nie. Tak, a on nawet nie chce nam dać malowania. Będzie dobrze. Będzie to fajna ściana. Tak, to pani mówi. Będzie dobrze. Planowaliśmy zrobić to i tamto dzisiaj, ale tacy jesteśmy zajebiści, że nie poszło. No nie przejmuję się tym, w poniedziałek zrobimy resztę. Mamy czas, dzieciak, mamy czas. Tak. Przynajmniej teraz to już będzie tak szczelnie, nie? Bo tą ścianę nic nie trzymało tak naprawdę. Tylko dziura na dziurze. Najebane dziur, tego tak. Popierdolona. Dlatego przenikanie było też, nie? No nic. Brudna praca, powiem wam szczerze. Jak miałbym wybierać to, czy nie wiem, co jeszcze innego, to na pewno wybrałbym coś innego. Nie, oprócz grzebania w gnoju. Dobra, zmykamy, słuchajcie, jadę na wycenę, będę się z wami żegnał, czapkę obmył. Także dzięki bardzo. Chciałbym oficjalnie też podziękować Justynie, bo Justyna należy ci się nagroda. Co prawda nie wiemy jeszcze, czy tam coś wpadnie, czy nie wpadnie, to nieważne. Ważne są, no... Chęci, dokładnie. Także dziękuję ci bardzo. Dziękujemy! Teraz na kolana, suko. Super! A to na naszej niebieskiej stronie, przepraszam. Poniosło mnie troszkę. Dobra. Więcej zarobimy pewnie tam niż tu. Tak. Mówisz? Będzie lepsza biła? No, ja myślę. Człowieku, poczekaj. To nie ten moment. Spotykamy się na drugiej stronie. Dobra, zmykamy się. Zmykamy. Miłego wieczoru, dnia i poranka, kiedykolwiek to oglądasz. Pamiętaj, dla ciebie to jest sobota. Tak? Co dzisiaj jest piątek? Piątek 13 w ogóle. Wszystko jasne. Kiedyś wam to wytłumaczę. Jakiś pół roku niech musi minąć. Także zobaczymy się kiedy? We wtorek. Na razie. Cześć. No akurat wstał. Jaki nie wyspany? To chodź, królu. Chodź, idziemy do domu. Chciałem go nagrać, ale już się z wami żegnałem, więc pozdrawiam gorąco. Lecę do Londynu za chwilę.